przez wielu jesteś uznawany za najlepszego polskiego zawodnika nogi. Jak wiadomo, byłeś na Mistrzostwach Świata ADCC, walczyłeś z tamtejszym zwycięzcą, Dinem. Powiedz nam coś o tej walce. To był mistrz dźwigni na nogi przeciwko naszemu. Nie, no bez przesady, ja ten nigdy nie uznawałem, że mam super dźwignię na nogi. Powiedzmy, że w Polsce x lat temu, jak zaczynałem trenować, szczególnie widać to było u Karola Matuszczaka. Chłopaki nie szanowali dźwigni na nogi, lekceważyli je sobie, wręcz uznawali, że robienie dźwigni na nogi to takie delikatne jest buractwo, więc jak ktoś sobie nie radzi z przejściem gardy, więc robi dźwignię na nogi. No i okazało się, że po ostatnim mistrzostwach świata mojej kategorii, że dźwignami na nogi można wygrywać tak duże zawody. Chociażby kategoria 88, gdzie zawodnik Bustamante, ze stajni Bustamante, no, kilka walk wygrał, tak? W każdym razie walka z Glisterem. Złapałem jakiegoś taktorowa. Podpaliłem się. Mówię, nie, no niemożliwe. Wszedłem znowu tam do jakiejś półgardy, więc sobie pomyślałem, przecież nie będę się z nim ciągał całe 10 minut. Fizycznie mnie chyba zje. Spróbowałem jeszcze raz. Próbowałem wyrwać piętę do skrętówki. Niestety zachowałem się jak gamoń, bo myślałem o tym, żeby jego skończyć, ale zapomniałem o swoich nogach. On to wykorzystał, ale nie tylko mnie na to złapał. Wygrał finał kategorii, wygrał też dźwignią na nogi, także myślę, że nie jedyny oddałem tak głupią dźwignię. Zawsze miałem się ciebie o to zapytać. W 2007 miałeś tą specyficzną walkę z tym przeciwnikiem bez nóg. Jak chłopaki się dowiedzieli, z kim będę walczył, że to zapaśnik, który nie ma nóg, to cipek się prawie przewrócił na plecy. Żarty. Dopóki raz się cipkowi zdarzyło powiedzieć coś poważnie, powiedział, żeby nie podchodzić do niego jak do inwalidy, bo ogólnie koleś był mistrzem Stanów Zjednoczonych w zapasach, w stylu wolnym. Nie na jakichś parę igrzyskach z inwalidami, tylko z w pełni sprawnymi chłopakami. Także, żeby bez kompleksów podchodzić, na pewno jest silny i żeby walczyć na maksa. Trochę o tym myślałem. O 8 rano następnego dnia telefon do pokoju, dzwoni cipek. Mówi, Turek, wstawaj. Ackerman już dawno na nogach. Tak mnie zmobilizował. No, psychicznie byłem trochę zmieszany, bo koleś niby nie miał nóg, ale on nie miał od połowy piszczelu. Z tym, że ciężko go było utrzymać w gardzie, bo wystarczy, że wysunął trochę uda i już zaczynał przechodzić. Poza tym, dziwna sprawa, bo nie miał zwężenia na nadgarstkach. Miał tak rozbudowane łapy. Gdy trzymałem mu jakiegoś trójkąta, rozpół trójkąta tak. Także naprawdę mega siła. I myślę, że miałem trochę szczęścia, że wygrałem to na punkt, bo to było 2-0 chyba za przejście gardy. Dziwna walka, ale udało się. A jaka była twoja najcięższa walka na ADCC? Psychicznie z Kakareko, bo stanął naprzeciwko mnie koleś, z którego szkoleniówek się uczyłem. Jak go złapałem za kark, spróbowałem go ściągnąć, to zrozumiałem, że jest bardziej niż stabilny. Musiałem mu uciekać z kimury, z gilotyny, tam z trójkąta. Także myślę, to była taka przełomowa walka. I jako, że to się nie skończyło tam w pierwszej minucie, także już na następnych zawodach byłem trochę pewniejszy siebie. I jak wyszedłem z Davisem, który wygrał kwalifikacje amerykańskie, to już nie wyszedłem jako chłopak do bicia, tylko byłem przekonany, że to wygram. Walka z Ribeiro, już mniej kompleksów niż z Kakareko, mimo że myślę, że bardziej doświadczony zawodnik niż z Kakareko, ale z każdym tym startem
przekonywałem sam siebie, że aż tak bardzo nie odstaję od tej czołówki. Był 2005 rok. Po obronie pracy magisterskiej wyjechałem do Brazylii z Sebastianem Słowkiem. W sumie pojechałem tam na gotowe. Seba załatwił mieszkanie, Seba załatwił treningi. Na Copacabanie, mieszkaliśmy na Copacabanie, chodziliśmy na treningi na Ipanemę, czyli dzielnica obok. Seba po 3 tygodniach wrócił do Polski. Ja zostałem tam na następne 5 miesięcy. Copacabana okazała się trochę droga, także my mieliśmy już wcześniej kontakt z chłopakami z Luta Livre. Wyjechałem z Rio do Niterói. To powiedzmy miasteczko przyklejone do Rio. Tam trenowałem codziennie w klubie Piqueno Alexander Nogueira, który wtedy był topowym zawodnikiem w Federacji Shooto w Japonii. Miła niespodzianka, bo okazało się, że w tym klubie, w którym on prowadzi treningi w Niterói, trenował też trenerem był, przepraszam, Ricardo Aroma. Także po treningach submission Luta Livre z Aleksandrem zostawałem jeszcze na treningi z Aroną. Oczywiście to nie była główna sekcja Arony. Arona przychodził, pokazywał techniki, sam tam się za bardzo nie udzielał. W każdym razie no jako wielki zawodnik mobilizował do treningów. Sekcja może nie była takich wysokich lotów, bo to była taka rekreacja, ale było parę osób, z którymi naprawdę można było powalczyć. Fajne doświadczenie. Okazało się jednak, że no jak się pracuje, to i Brazylijczycy mogą mieć z Europejczykami problemy. Poza tym to widać po europejskich zawodach, że Polacy zawsze tam na podium się gdzieś przewijają. Razem ze Skandynawią, ale ja myślę, że Skandynawia przez to, że lepiej zarabiają, stać ich na wyjazdy, częstsze wizyty w Brazylii, w Stanach, to się też przekłada na poziom. Także naprawdę jestem zadowolony, dużo mi dał ten wyjazd. Jeśli chodzi o techniki, to może nie było takiego zasobu, bo to nie były lekcje prywatne, to po prostu były normalne, systematyczne treningi, więc jakiś ogólnorozwój, drille, doskonalenie tych technik bez jakichś super, hiper kombinacji, bo to Brazylijczycy zachowują zawsze na lekcje indywidualne, ale sam sposób treningów, dużo walk. No i myślę, że najważniejsze, jak się przychodziło na trening i widziało się 10 czarnych pasów i 10 brązów, także poziom się sam robił. Różnica między Luta Livre a brazylijskim. Gdy byłem w Brazylii, to powiedzmy to wyglądało tak. Kluby Luta Livre, mniej zorganizowane, zawsze w jakichś tam ciemnych zaułkach, sale takie bardziej obskurne. Powiedzmy takie więcej dla tych biedniejszych ludzi. Czasami sekcje były negatywnie nastawione do ludzi z brazylijskiego, ale tak jak sekcja Piqueno, ta w Niterói, gdzie trenowałem, on był otwarty na inne style. Przyjeżdżali do niego ludzie z sambo, przyjeżdżali Japończycy, sporo Francuzów. Na jego sekcji było około 6 czarnych pasów brazylijskiego. Nie wiem, z czego to wynikało, że zrzucili kimona, zaczęli trenować, czy po prostu sobie przychodzili dodatkowo do niego, ale atmosfera była naprawdę super. Także nie było jakichś tam spięć między tymi z brazylijskiego i tymi z Luta Livre. Jeśli chodzi o techniki, to jeśli chodzi o techniki, o różnicę między submission fighting z brazylijskiego, submission fighting z Luta Livre, to oczywiście dźwignie na nogi. Samo to, że Luta Livre robią od razu te dźwignie na nogi, nie boją się pokazywać skrętówek, balach i innych, ja myślę, że to powiedzmy szybciej procentuje.
tak? Z drugiej strony ci, których spotkałem tam z Lutra Livre, oni nie walczą na punkt. Oni walczyli po to, żeby skończyć. A chłopaki z brazylijskiego, wiadomo, sprowadzenia, sweep, przetrzymanie, jakąś, walczą o jakąś przewagę. Także oni tak bardziej pod zawody. Pewnie dlatego, że częściej startowali w zawodach, a chłopaki z Lutra Livre bardziej sparingi z innymi klubami i tak dalej. Dla mnie to jest taka różnica. Mhm. Jakie są twoje plany zawodnicze na 2012? Nie mam planów zawodniczych. Znaczy, w zależności od tego, jak będzie ze zdrowiem, może wystartuję jeszcze w jednych trialsach. Dobrze by się było dostać czwarty raz na finały. Chciałbym, żeby Kamil pojechał na pierwsze kwalifikacje i je wygrał oczywiście, bo jest w stanie w naszej kategorii. Jeżeli mu się uda, jadę sam na następne. Jeżeli mu się nie uda, jedziemy obaj pewnie znowu do Skandynawii, bo głównie Skandynawowie robią trialsy do ADCC. Mm-hmm. Jeśli chodzi o starty w kimonach, to jeżeli będą gdzieś w Warszawie jakieś duże zawody, to tak, ale ja mam tyle zajęć na basenie, na uniwerku, że powiedzmy nie jestem w stanie znaleźć sobie 4-5 miesięcy czasu na to, żeby się przygotować do zawodów dużych, bo ja już mam 35 lat, do pierwszych mistrzostw świata, do pierwszych trialsów, przepraszam, kwalifikacji do mistrzostw świata i do mistrzostw świata, będąc w jakiejś tam formie, przygotowałem się 3-3,5 miesiąca. Dwa lata później to już było 4 miesiące. Do tych się przygotowałem około 7 miesięcy. Oczywiście jedna kontuzja, druga kontuzja. Odliczając kontuzję pewnie i tak wyszło za 3 miesiące, ale już w moim wieku to trochę dłużej trwa.